ONZ proponuje wprowadzenie w Unii Europejskiej drobnego podatku, z którego dochód miałby iść na migrantów, którzy nielegalnie dostali się do wspólnoty. Wzywam wszystkie państwa Unii Europejskiej do wdrożenia niewielkiego podatku solidarnościowego od transakcji finansowych, 0,01 od akcji i obligacji. ONZ wyliczyła, że rocznie w ten sposób udałoby się uzbierać 59 miliardów euro. Oczywiście wszystko w ramach europejskiej solidarności. Kanclerz Angela Merkel, mimo rekordowego spadku popularności w Niemczech, wciąż apeluje o unijną solidarność przy realizacji planu w sprawie migrantów, który wraz z Brukselą Berlin wymusił na całej wspólnocie. Podstawowym warunkiem pomyślnego rozwoju jest pokój. Miliony ludzi są zmuszone do ucieczki przed wojną, terrorem i przemocą. Musimy zająć się przyczynami tego. Plan przyjęty do 2030 roku daje ku temu odpowiednie narzędzia. Każdy z nas musi działać tak, by zrealizować program, tak, by ludzie na całym świecie mogli żyć godnie. Nasza premier, która w sobotę, walcząc z mową nienawiści, zamalowała jeden antysemicki napis w Warszawie, wtóruje Angeli Merkel. Ja bym chciała, żeby dzisiaj zdominowało taki pogląd, że budujemy naprawdę taki wiarygodny, dobry obraz naszej ojczyzny, ojczyzny tolerancyjnej, ojczyzny otwartej, przyjaznej, gdzie dominuje miłość i pełnego rodzaju współczucie dla tych, którzy potrzebują pomocy. Rząd Ewy Kopacz zgodził się na przyjęcie pierwszej transzy migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W sumie około 7 tysięcy osób, które trafiły do Włoch i Grecji. Dla Platformy to wielki sukces polskiej dyplomacji, która w ostatniej chwili zmieniła kurs przeciwny przyjmowaniu migrantów obrany wraz z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. To jest sukces pani premier Kopacz i ministra Schetyny i uważam, że warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o liczbie uchodźców, którzy ewentualnie w przyszłości mieliby przyjść. To niestety pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej dały się przegłosować, bo po prostu nie potrafiły akurat w tej sprawie wygrać tego dyplomatycznie. Rząd tłumaczy, że przyjęcie migrantów w Polsce zasponsoruje Bruksela, a Polska przyjmie tylko tych rzeczywiście potrzebujących. Będziemy przyjmować w naszym kraju tylko tych, którzy potrzebują pomocy, którzy uciekają przed utratą zdrowia lub życia. Uciekają niekiedy tylko i wyłącznie ze swoimi najbliższymi i z niewielką reklamówką. Na ostatniej nieformalnej Radzie Europejskiej zdecydowanie poszliśmy do przodu. Mianowicie przyjęliśmy taki bardzo szeroki, kompleksowy plan. W tym planie uwzględnione zostały wszystkie warunki, które stawiała Polska. Pytanie, w takim razie dlaczego krótko po unijnym szczycie Platforma próbowała błyskawicznie zabrać pieniądze, ponad 1 000 000 zł, przeznaczone na repatriację Polaków ze wschodu. Po wyjściu tej informacji na jaw, posłowie PO szybko się z tej decyzji wycofali, ale obcięli pieniądze na świadków koronnych. Nagle dowiadujemy się, że stać nas na przyjęcie 7 tysięcy migrantów zarobkowych, których wypycha dzisiaj z terytorium Niemiec kanclerz Angela Merkel. Ta sama, która ich najpierw zapraszała, kiedy jej to wymknęło spod kontroli, no to nagle okazuje się, że tym pasztetem próbuje obdzielić kraje nie mające nic wspólnego z tą falą i z tym zaproszeniem, takie jak Polska, Słowacja, Węgry czy Czechy. Bruksela, mimo początkowych zapowiedzi, nie rozdzieliła nawet 160, tylko około 70 tysięcy migrantów, którzy już są w Europie. Ponad 50 tysięcy z terenu Węgier wciąż nie zostało rozdysponowanych. Nie mówiąc już o setkach tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy są już w Unii, a o których ani Bruksela, ani Berlin nawet się nie zająknęły. I kolejnych tysiącach, które codziennie nielegalnie przekraczają granice Unii. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.